Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek. Konik też się wita. Antosia dostała od Świętego Mikołaja takiego jednorożca pięknego, tak? No dobrze, to otwieramy kalendarz. Najpierw taty, otworzymy tacie. Siódemeczka. Gdzie jest siódemka? Tutaj jest siódemka. Szukamy siódem. O, tu jest, tu. Widziałam, tu. Co tu jest? O, super. Szybko ci to poszło dzisiaj. Co jest? A, to ty lubisz to? Fajnie? No dobra, to jeszcze zostały nam czekoladki i mój kalendarz. Zwierzątko? No, ale my się będziemy musieli niedługo ubierać do przedszkola. W końcu, nie? No. W moim kalendarzu dzisiaj jest face wash, czyli jakiś żel do mycia twarzy. Ja także tutaj robi się już taki mały, fajny zestaw. Idziemy się ubierać. Dobra, dziewczyny odstawione do szkoły. Powiem wam, że wszystko pięknie, ładnie, ale ja jednak lubię te widoki, które gdzieś tam nagrywam, słuchajcie, z pozycji wiosny, lata, jak jest zielono, a nie biało. Dzień dobry, ja się już tu witam z wami z tej strony. Słuchajcie, ja się właśnie zabieram za jakiś lekki makijaż, ogarnianie, ponieważ wczoraj wam chyba mówiłam, nie? Ja jadę do depilu, do dziewczyn. Antosia odstawiona, Lenka odstawiona, dziewczyny są odstawione. Wczoraj przeczytałam książkę Justyny Bordzio, Dziewczyna w różowych skarpetach. Pochłonęłam ją dosłownie może w chwilę, nie będę mówić konkretnie, dlatego że wiadomo jak to przy dzieciach. Czytałam większość czasu z Tośką na kolanach, jak Tośka się bawiła, to ja sobie czytałam. Także powiem wam, że bardzo fajna książeczka, taka naprawdę niesamowicie lekka. Myślę, że może być ona naprawdę śmiało polecana dla nastolatek. Troszkę takiej fantazji. I ogólnie zapomniałam wam właśnie wczoraj wspomnieć, pokazując wam te książki, że książki głównie ogólnie są dostępne w formie e-booka, więc tablety, iPady i tak dalej, jak najbardziej na telefon, w między innymi Empik, tania książka, można zamówić i można też na życzenie zamówić do druku. Więc słuchajcie, no bardzo fajna opcja, nie powiem. Ja osobiście wolę książki w formie właśnie książkowej, czyli papier, żeby czuć tą kartkę. Także no, daję znać. Dzisiaj się będę zabierała za książkę Dziewczyny w garniturach. A teraz zabieram się za pielęgnację. Nie wiem, jak dzisiejszy vlogmas będzie wyglądał, bo tak jak mówię, większość dnia będę w trasie, bo ja do Tarnobrzegu jadę no takie 2 godziny, więc 4 godziny w jedną i w drugą stronę. Także myślę, że coś tam może tam nagram, więc dzisiaj tego vlogmasa chciałam nadrobić, że tak powiem, tutaj pielęgnacją. Jeszcze mam na sobie bluzę. Słuchajcie, wczoraj używałam, już wam powiem, tej... Przepraszam, z Sensu Mare Algo Mask i to jest, słuchajcie, niby hydrostabilizująca, regeneracyjna maska nocna w kremie o działaniu przeciwstarzeniowym. Ja ją, no, powiem wam szczerze, że lubię sobie tak nakładać taki taki bardzo bogaty i treściwy krem na noc i muszę wam powiedzieć, że skóra po tej masce jest niesamowicie odżywiona. Ona faktycznie bardzo mocno odżywia i mam wrażenie, że tak jakby napina fajnie tą skórę. I wczoraj zmieszałam sobie odrobinę właśnie tej maski, to znaczy odrobinę, maskę z odrobiną tych kropelek Self Sun Drops i muszę wam powiedzieć, o kurczę, tak, ufajdane wrzuciłam do tego z kremu. I muszę wam powiedzieć, że zobaczcie, jeżeli takie coś robicie, że kropelki jakiekolwiek brązujące nakładacie ze swoim ulubionym kremem, to pamiętajcie, żeby później dokładnie też dłonie umyć, bo popatrzcie, jak mi się zrobiły zacieki tutaj. O,
po tych kropelkach, ale to nic. Dobra, zabieramy się za poranny makijaż. Idę sobie jeszcze tylko do łazienki wziąć tonik, bo go tu, tam zostawiłam. Dobra, jestem już. Słuchajcie, zapomniałam sobie z łazienki wziąć, bo ja po prostu jestem zakochana w tym toniku. Maska, Kaśka, obudź się. Marka Karlika. I mamy tutaj niesamowicie bogaty w składniki aktywne nawilżające tonik. 200 ml i ja Wam powiem szczerze, że ten tonik, słuchajcie, pachnie jak po prostu pierwsze skojarzenie, jakie mam, jakie miałam w takim pierwszym użyciu, jak Dolce Gabbana Light Blue. Minus troszeczkę, że jego się wyciska, słuchajcie, na dłoń. O. Ja zawsze tak robię i zawsze coś pochlapię, że nie ma atomizera, tylko jest forma takiej jakby pompeczki i woda po prostu leci, ale słuchajcie, to mi nie przeszkadza. Ja tak jak samo jak na Instagramie Wam mówiłam, ja już nie pamiętam, kiedy ja wacików do twarzy używałam, ponieważ waciki też powodują takie mikrouszkodzenia i mikronaruszenia naszej skóry. Więc od momentu, kiedy ja o tym przeczytałam, gdzieś tam się dowiedziałam, to słuchajcie, odstawiłam. Nie użyłam w ogóle wacików i wszelkie jakieś toniki i tak dalej. Nakładam na dłoń, a później po prostu na twarz. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o tą markę, to jest francuska marka, która bazuje głównie na składnikach aktywnych, oczywiście naturalnych, ale takim głównym składnikiem to są oczywiście algi. Mamy ekstrakt z czerwonych wodorostów, mamy aktywny kompleks nawilżający, czyli coś takiego bardzo fajnego nawilżającego. Ja faktycznie po nałożeniu zawsze tego toniku czuję, że ta skóra jest taka mokra, w sensie taka nawodniona, faktycznie nie ma takiego uczucia gdzieś tam przesuszenia. Dzisiaj przetestuję sobie krem od marki Karlika. Jeżeli wrócimy jeszcze do pielęgnacji takiej wieczornej, to pokazywałam Wam ostatnio, że testuję kosmetyki marki Sensumare. Chyba Wam pokazywałam to we Vlogmasie, nie? Tak mi się wydaje. No to ta maska. I bardzo lubię też pod tą maskę właśnie na noc nakładać sobie to serum przeciwstarzeniowe. To jest intensywne, odżywcze, bogate i skoncentrowane serum przeciwzmarszczkowe i rewitalizujące do skóry tłustej i mieszanej. I faktycznie ta skóra rano nie jest jakoś mocno przetłuszczona, nie jest bardziej wyświecona niż zazwyczaj. Także to jest taki mój duet do pielęgnacji nocnej. A w ciągu dnia teraz testuję właśnie te kosmetyki, także daję Wam znać. I jeszcze mam, słuchajcie, do przetestowania dla Was ten krem BB Algoton z też Sensumare, ale ja testy takich produktów to ja lubię sobie zrobić, jak ja po prostu siedzę w domu i wiem i nie wiem na dobrą sprawę, czego się mogę spodziewać. A jeżeli gdzieś jadę, wychodzę i tak dalej, to zawsze wolę postawić na kosmetyki, które po prostu mi się sprawdzają. Sprawdzimy sobie ten krem. Jest to matująco balansujący krem do twarzy. Natychmiastowy efekt zmatowienia skóry. Zróbmy sobie test, słuchajcie. Jestem bardzo ciekawa. Pompka airless, więc tutaj fajnie, bo produkt nam podchodzi do góry. Tyle sobie teraz nałożę tego balsamu, kremu. Ładnie, ale fajnie pachnie. O, fajnie pachnie. Dobra, sprawdzimy sobie, czy faktycznie ten efekt takiego matowienia skóry jest. Czy tutaj na twarzy będzie jakaś różnica, bo mam lampę włączoną. Dobra, tu jest takie minimalne, bardziej tutaj, gdzie nie mam tego kremu, faktycznie to, o, czuć pod palcem, że to będzie fajnie matujące. To faktycznie nie mam tego takiego wyświecania, ale powiem Wam, że ciekawa jestem, jak on się będzie sprawdzał pod makijażem. Bardzo przyjemny zapach i faktycznie tak leciutko się rozprowadza. No zobaczymy. Dobra, ja się zabieram, dziewczyny, za pielęgnację, w zasadzie za makijaż. Nie wiem jeszcze, co będę używać. Poczekam, aż chwileczkę ten kremik się wchłonie, ale przyjemny. I zapach taki, Boże, naprawdę zapach tych kosmetyków jest taki, powiedziałam, trochę jakby luksusowy. Z tego, co tutaj doczytałam, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten na przykład tonik, to tutaj mamy coś perfumowanego w składzie. Więc dlatego ten tonik tak pachnie, natomiast podejrzewam, że to są i tak naturalne składniki, bo ta marka jest również marką taką bardziej naturalną. Jeżeli chodzi o krem, powiem Wam, że bardzo komfortowo i bardzo
Jezus, pachnie. Pachnie cudownie. Tak mi brakowało, słuchajcie, zapachu w kosmetykach, że wy sobie tego nawet nie wyobrażacie, dlatego że przerzuciłam się od dłuższego czasu, wiecie, że używam, Jezus, jak mnie nos twędzi, używam kosmetyków bardziej naturalnych, czyli kosmetyki koreańskie, kosmetyki takie bardziej naturalne, one nie są perfumowane, a tutaj mam luksus. Cudownie pachną, mogłabym wąchać. Jestem bardzo ciekawa, jak ten krem mi się sprawdzi pod makijażem, także na pewno dam Wam znać gdzieś tam w późniejszym czasie, bo nie wiem, czy dzisiaj jeszcze po powrocie właśnie z tego depilu będę cokolwiek nagrywać, więc obawiam się, że to może być taki vlog, widzicie, o tutaj, poranny. Dobra, dziewczyny, ja się zabieram za makijaż, odezwę się do Was za chwilę. Pokażę Wam jeszcze później może stylówkę, bo na razie, słuchajcie, śmigam w tym dresie. W ogóle powiem Wam, że nic pod spodem nie mam. Ja lubię sobie ten dres narzucić na siebie w ciągu dnia i śmigać w nim w domu, bo on jest tak niesamowicie, dziewczyny, przyjemny i komfortowy i w ogóle cieplutki. O, leci śnieg z paneli, że po prostu to jest sama przyjemność. Fajny ten krem, faktycznie lekko zmatowił skórę. Podejrzewam, że latem on może być fajny solo. No, dobra, uciekam na razie. No i słuchajcie, ja jestem już gotowa. Dzisiaj moja stylówka, patrzcie, taka cała na czarno. Ja kocham czarny kolor i ja się w nim naprawdę zarąbiście czuję. Założyłam sobie taki golfik, dosyć cienki, natomiast ja go kupiłam swego czasu w lumpeksie i on ma bardzo fajny skład, jest bardzo przyjemny, stare jak świat te spodnie Sinsay, takie właśnie trochę eko skórka, no powiem Wam, że one już mają tyle lat, że przydałyby mi się nowe, bo mi po prostu zjeżdżać zaczynają, bo się tak porozciągały. Do tego zarzucę sobie oczywiście płaszcz i buty śniegowce Cosmo. Ja się Wam oczywiście jeszcze później pokażę w płaszczu i w tych butach, a jeżeli chodzi o mój makijaż, to dzisiaj taki bardzo delikatny. Główną robotę zrobiły tutaj, myślę, że rzęski. Widzę, że ta jest tutaj w ogóle niepotrzebna. Tak, jedną sobie odkleiłam, bo mi po prostu za bardzo tutaj wystawała. Taki naszyjniczek, kolczyki i słuchajcie, tak dzisiaj będę wyglądała bardzo delikatnie. A na usta nałożyłam tylko i wyłącznie błyszczyk i jest to Diamond Glow Lip Luminizer w numerze No Trendy Color, czyli to mamy nowy kolor i to jest, słuchajcie, numerek Rose Nude 11 i on tak fajnie, delikatnie koloryzuje, daje taki bardzo delikatny, neutralny kolorek i ma w sobie takie mikroskopijne drobinki rozświetlające i te drobinki są tutaj, jak tak patrzę, słuchajcie, to one są takie bardziej w chłodnych odcieniach, czyli jakiś niebieski, różowy, srebrny, także o, taki mój dzisiejszy makijaż, tak dzisiaj będę sobie śmigać. Kurczę, widzę, że coś mi tutaj ta jedna rzęsa nie bardzo się układa, więc muszę sobie ją chyba przykleić. Dobra, i to tyle, także jak będę jechać, płaszcz pokażę się Wam w całości, bo płaszcz zrobi naprawdę robotą. I powiem Wam, że dziewczyny, te płaszcze są jeszcze dostępne w Sinsay, więc jeżeli zastanawiałyście się nad jakimś takim mega klasycznym ciuchem odzieży wierzchniej, to kupujcie ten płaszcz. Proszę bardzo, tak wygląda moja stylówka. To są śniegowce Cosmo. One są dostępne, dziewczyny, w kilku kolorach i powiem Wam, że idealnie uzupełniają zwykłą, prostą stylówkę na zimę. Ja uwielbiam tego typu buty. Są bardzo ciepłe. Zarzucam sobie również mój płaszczyk, który ja lubię sobie tu tak mocno związać w talii. Proszę bardzo, zakładam. Ja jadę w aucie, więc nie będę tutaj czapki zakładać, ale mam opaskę taką na uszy, też czarną ze srebrną nicią, więc powiem Wam, że taka stylówka niesamowicie mi się podoba. Polecam Wam. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o te śniegowce, to są niesamowicie wygodne. Ja widziałam, że na styli cały czas lądują jakieś nowości w formie właśnie śniegowców. Działa mój kod na -10%, tylko on teraz brzmi siarka 10, więc taka polecajka. Ja uciekam, bo czas goni, a droga śliska i daleka. Dobra, my jesteśmy już w trasie do tego Tarnobrzegu i dzisiaj zabrałam ze sobą mojego kochanego męża, który jest kierowcą, bo ja jadąc tak daleko, to ja Wam powiem, że mówiłam Wam wielokrotnie, że ja jestem panikara, więc on jedzie teraz i ja będę wracać, to już się nie będzie tak spieszyć, także jedziemy, śnieg sypie dalej.
Dobra, będziemy kończyć dzisiaj tego vloga. Słuchajcie, ja dojechaliśmy w sumie przed chwilą do domu. Ja zarzuciłam sobie już wygodną bluzę Getret i tak będę musiała później jechać po Lękę na tańcach. Dzisiaj robiłam trzeci zabieg depilacji laserowej na łydki, właśnie na nogi i pod pachy. Także powiem Wam, że już po tym drugim razie naprawdę było bardzo fajne. Po pierwszym w ogóle razie był taki naprawdę mocny, widoczny efekt. Także myślę, że jeżeli chodzi o nogi, to będzie, tak mi się wydaje, że to już chyba będzie ostatni zabieg z tego względu, że te włoski już praktycznie, że tak powiem, zanikły i są naprawdę niesamowite cienkie. Także będziemy myśleć później na następnym razem w styczniu nad jakąś kolejną partią. No i też Wam, dziewczyny, przypominam, że jeżeli właśnie jesteście z Tarnobrzegu, bądź też macie kogoś blisko, czy też chciałybyście się zdecydować właśnie na dojazd nawet tam do dziewczyn, to zachęcam, ponieważ jak powołacie się na mnie, to właśnie w Tarnobrzegu macie, kupując jakikolwiek minimalny, nawet najtańszy pakiet depilacji laserowej, macie 3 strefy gratis. Antosia kolkę wcina. Dobra, myślę, że już trochę tego vloga i tak vlogmasa mam nagrany materiał, także zabiorę się teraz za montowanie, żeby Wam przesłać, a jutro nowy dzień i jutro już tak będzie troszkę bardziej spokojnie, dlatego że no nie jadę tak daleko, jadę po prostu do Gabrysi na te paznokcie w końcu i zastanawiam się, jaki kolor sobie zrobić. Także do zobaczenia jutro. No, Antosia dostała od taty gierkę i będziemy grać zaraz, tak? Trzeba powkładać tutaj te patyczki. Ale mama, to niedobrze, bo... Gdziekolwiek mogą być. Dziurek. No, do jakichkolwiek dziurek, o. No i później się przez górę wrzuca chyba te kuleczki. Nie, ale tak... To musimy robić jak tata, żeby tak dużo dziury... No, trzeba wszystkie te patyczki właśnie powkładać, a później te piłeczki. No. Nie zleciało. Dobra, no to gramy. Proszę się pożegnać. Tak. Pa. Pa.